dziękuję bardzo. Zobacz, to ma pańską kuba. Jedna bluza, a bogaty, bogaty skarby to pizzy, nie kurczosa. Nie jak Magikaj, zupełne dresy. Powołany styl bez pozerki. Dla wielu szczęście, gadżet, rzeczy, syto. Narady, życie wieczne, dam wszystko. Gratis, jedynie Bóg. Wielki stół, ile sekund. Na wiarę nie stać, istna komedia. Co mówią media, Boga im nie czą. Zapłać, zapłać. Dzisiejsza technika środków przekazu umożliwia nam przeżywanie, jak gdyby na nowo, rzeczy, które już należą do przeszłości. Dedykujemy te nasze wspomnienia, tak utrwalone, wszystkim naszym braciom, którzy w jakikolwiek sposób są z nami złączeni w służbie na rzecz charyzmatu lub światło życia. Coroczne pielgrzymki ministrantów to była gala, która mogłaby wygrywać z Hollywoodem. Przez dwa dni była procesja. W tym programie, oczywiście dla mnie dziecka, na pierwszym miejscu widniały kolory szat liturgicznych. Ale był moment taki, że w wieczerniku, tak zwanym wieczerniku na Kalwarii, w pewnym momencie występował ksiądz z wielkim chórem ministranckim. Wysoki, smukły, dowiedziałem się, że z Tychów byli. Myślę sobie, co za gość, on ma taki wpływ wychowawczy. I to był mój pierwszy kontakt z Brachińskim, czyli w samych początkach jego kapłaństwa, jego talent pedagogiczny z ministrantami i plus element muzyczny, jakim było prowadzenie chóru. To była jego pierwsza parafia, parafia świętej Marii Magdaleny. No i on i proboszcz, tylko było tych dwóch kapłanów w tym momencie. Tata mój był wtedy kościelnym i tato przyszedł do domu i powiedział: słuchajcie, mamy nowego wikarego, mówi, ale jakiś taki inny. Bo powiedział, że do parafii należą wszyscy i wszystkim należy się ta wiadomość o tym, czym jest, kim jest Bóg, kto to jest Bóg, i żeby wszyscy mogli dążyć do świętości. Pamiętajmy, że po pierwsze mamy do czynienia z państwem totalitarnym, w którym jest jedna instytucja niezależna, jest nią Kościół. Ważna dla Polaków, która pomogła przechować tożsamość narodową. Ale mamy tu drugi element. Otóż mamy do czynienia z systemem, który jest z definicji wrogi religii. Religię i chrześcijaństwo uważa za opium dla mas, uważa za coś, co jest szkodliwe, walczy z każdą religią. Prymas Wyszyński próbuje jakoś dogadywać się z komunistami, ale komuniści nie chcą osiągnąć kompromisu z Kościołem. Przychodzi moment, kiedy komuniści mówią mu: my będziemy mianować biskupów. Prymas Wyszyński mówi non possumus, staje się głównym wrogiem i zaczyna się proces pacyfikacji Kościoła. Najstarsze zapisy poświadczające, że komunistyczny aparat bezpieczeństwa zainteresował się księdzem Franciszkiem Blachnickim, pochodzą z lat 50. To jest sprawa o ukaranie grzywną za wybudowanie w kaplicy tak zwanego Domku Maryi. W latach późniejszych wiemy o założeniu mu sprawy operacyjnej pod kryptonimem Zawada. Kiedy się orientuje, że nie ma gdzie się spotykać z ministrantami, to wykonuje.
wykonuje podkop pod kościołem i robi tam salkę ministrancką. Kiedy okazuje się, że nie ma się gdzie modlić na zewnątrz, to robi grotę maryjną i buduje ją. No i oczywiście no, trudno się dziwić, że bezpieka nie jest z tego powodu zadowolona. No więc nachodzą proboszcza. No i proboszczowie proszą, no to przenieśmy księdza Blachnickiego na inną parafię. Przenoszą go na inną, robi to samo i przerzucają go dalej. I dalej on w pewnym momencie mówi: dość. Nie macie prawa mnie przerzucać co 2, co 3 miesiące. Jedzie do Niepokalanowa, ponieważ to jest miejsce, od którego on już czerpie siły. Nie ma się co dziwić, że ksiądz Franciszek Blachnicki w połowie lat 50. był zafascynowany Niepokalanowem i ideą ojca Kolbego, skoro już przed wojną Niepokalanów fascynował jego współczesnych. Najważniejsze, jak mówił ojciec Maksymian, to szpitalik, to kaplica i wydawnictwo. Wydawnictwo, w którym najważniejszą rolę odgrywa prasa katolicka. To jest narzędzie nowej ewangelizacji. Rycerz Niepokalanej, który w roku 1938 sięga swoim nakładem 1 000 000 egzemplarzy. Ale ojcu Maksymianowi jest tego mało. Wkrótce rozpoczyna próby ewangelizacji przez radio, marzy o ewangelizacji przez telewizję i niewątpliwie tym zafascynowany był ksiądz Franciszek Blachnicki, kiedy w latach 50. przybył, żeby schronić się w Niepokalanowie przed prześladowaniami ze strony SB. Prymas Wyszyński siedzi w więzieniu, pisze śluby jasnogórskie. To jest 9 wielkich wezwań, które można powiedzieć, jak w soczewce widzimy w nich największe problemy i wyzwania, przed jakimi stoi Polska i polski Kościół. To jest kwestia wierności wierzy, ale także jej dobrego rozumienia. To jest kwestia alkoholizmu, to jest kwestia obrony życia, to jest kwestia troski o młodzież, to jest kwestia rozwodów i wierności małżeńskiej. Te wszystkie elementy znajdują się w ślubach jasnogórskich i to wszystko jest złożone w najważniejszym miejscu dla Polaków, czyli na Jasnej Górze. Ksiądz Franciszek uczestniczył w tych ślubach jasnogórskich, no i był zaproszony do niesienia obrazu, więc przeżył też to osobiście bardzo, bo to był wielki zaszczyt. Nagle okazało się, że mimo wielu lat brutalnej pacyfikacji Kościoła, brutalnej pacyfikacji wolności, prześladowań ludzi wierzących, przychodzi 1 000 000 ludzi. 1 000 000 ludzi ma odwagę rzucić wyzwanie państwu komunistycznemu. Ten 1 000 000 zadecydował. Światem rządzi Pan Bóg, nic więcej. Jeszcze nic z Panem Bogiem Bogiem nie wygrał. Kto wygrał z Panem Bogiem Bogiem? Putin, Stalin, Hitler, Lenin. Kto był w drugim rzędzie? No to ustawcie się i ja to zobaczę. Następny rządek. Słuchajcie, ale numer chyba się zmieścicie. Raz, dwa, trzy, i. Święty Wszechmocny, godzien chwały jest nasz Pan. Święty Wszechmocny, wywyższony Król. Święty Wszechmocny, godzien chwały jest nasz Pan. Święty Wszechmocny, wywyższony Król. Święty Wszechmocny, godzien chwały jest nasz Pan. Święty Wszechmocny, wywyższony Król. Ojciec Franciszek zawsze był taki, że trzeba słowa w czyn wprowadzać, że nie można tylko powiedzieć i potem nic. Z tych ślubów wyszła cała praca, potem trzeźwościowa, cała praca krucjaty wstrzemięźliwości.
zaprosił nas, młodzież, żebyśmy przyjechali, bo coś nam pięknego pokaże. A tymczasem on nas przyprowadził przed taki barak. Nie miał szyb, po prostu tynki pozrywane, podłogi były czarne, ale on powiedział, słuchajcie, nie martwcie się, po pracy przyjeżdżajcie, będziemy go zdobywać. Nie miał żadnych funduszy na to, nikt mu na to pieniędzy nie dawał, ale on wierzył, że jeżeli ta praca będzie podobała się Panu Bogu, to Pan Bóg przyjdzie z pomocą. Dochodzi do wniosku, że trzeba stworzyć ruch. Żeby rzeczywiście zmienić Polskę, to Polska musi się stać tak jak w ślubach jasnogórskich. Trzeźwa, trzeźwa i wstrzemięźliwa może się stać tylko przez niepokalaną. I tak powstaje najpierw krucjata trzeźwości, później przemieniona na krucjatę wstrzemięźliwości. No i w ciągu dosłownie 2-3 lat 150 tysięcy Polaków składa śluby trzeźwości. To jest jedyny moment, ta końcówka lat 50., kiedy w Polsce spada spożycie alkoholu. Naruszył monopol władzy komunistycznej, bo oznaczało to, że w zwalczaniu alkoholizmu Kościół jest po prostu daleko bardziej skuteczny niż niejedna wyspecjalizowana w tym agenda rządowa, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. I to był powód, dla którego uznano, że tę akcję trzeba zlikwidować, trzeba doprowadzić do jej zakończenia. Więc 29 sierpnia 60 roku podjechały samochody pod barak, panowie wyskoczyli. Rewizja polegała na tym, że wszystko zabierali. Powielacze, maszyny do pisania. Ojciec Franciszek patrzył i mówi, to nie jest żadna rewizja, tylko to jest kradzież. I to trwało od tej 10 rana do nocy. Jeden z tych panów przyszedł do ojca Franciszka i powiedział, że barak będzie zaplombowany i wszyscy muszą go opuścić. Ale Blachnicki to nie jest ktoś, kto się godzi z ewidentnym bezprawiem. Więc zaczyna wysyłać memoriały. Oskarża w nich władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o promowanie alkoholizmu, o to, że niszczy Kościół, o naruszanie wolności sumienia. Wystosowanie memoriału w sprawie likwidacji krucjaty wstrzemięźliwości dało podstawę do postawienia księdza Franciszka Blachnickiego przed sądem. Postawiono mu konkretny zarzut rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, jakoby był ofiarą prześladowań i represji ze względów religijnych. Adresatami byli m.in. przewodniczący Rady Państwa, premier, prokurator generalny. Ksiądz Franciszek Blachnicki usłyszał wyrok 10 miesięcy pozbawienia wolności. Do celi, w której będzie siedział przez najbliższe miesiące, wchodzi ksiądz Franciszek Blachnicki, widzi więźnia i pyta się, a za co pan siedzi? Ten odpowiada, za alkohol. Na co ksiądz Blachnicki odpowiada, w sumie ja też. To nie był jego pierwszy pobyt w tym miejscu. Przebywał w nim już w latach okupacji, oczekując na wykonanie wyroku śmierci, który usłyszał w 1942 roku. To, co pamiętam, to babcia, której zresztą nie znałam, bo ona umarła już w 40 latach, w czasie wojny, miała tych dzieci kilkoro, bo babcia z domu Müller, i ona się pisała po niemiecku, nie? Müller. A w wielu książkach piszą przez i, co nie jest zgodne z prawdą, bo babcia lepiej umiała po niemiecku niż po polsku. No, on też bardzo dobrze umiał po niemiecku. Wiersze pisał po niemiecku, ale on chodził do gimnazjum polskiego, więc po polsku lepiej umiał jak mama. Tak, moja mama. To była bardzo dobra relacja rodzeństwa starszej Adeli i młodszego Franka. Albo Franc, zależy jak to tam się mówiło.
W szkole w Rybniku, a później w Tarnowskich Górach uczy się znakomicie, chociaż trzeba uczciwie powiedzieć, że to nie nauka, a harcerstwo jest jego najważniejszą pasją. Jest człowiekiem niewierzącym wówczas, ale głęboko wierzy i w Polskę, i w człowieczeństwo. W 1939 roku jest podchorążym Wojska Polskiego, uczestniczy w kampanii wrześniowej, a później ucieka z niewoli niemieckiej i wraca do Tarnowskich Gór, gdzie natychmiast angażuje się w działalność podziemną. Niemcy aresztują go wraz z kilkoma przyjaciółmi i kierują do Auschwitz, gdzie trafia z jednym z pierwszych transportów i otrzymuje numer 1201. Być dobrym, pomagać innym, spełniać dobre uczynki, piękne słowa. Ale spróbuj podzielić się kawałkiem chleba z drugim więźniem. Zrób to raz, drugi, trzeci i koniec twoim życiem. Żeby zachować życie, trzeba być brutalnym. Trzeba się przepychać do kotła z zupą. Trzeba organizować sobie kawałek chleba. Jak tu być dobrym, jeżeli życie się kończy i poza życiem nie ma nic więcej? Patrzyłem, jak umierali więźniowie. Umierali jak zwierzęta. To było takie straszne upodlenie człowieka. Czy zatem w człowieku może być coś więcej? Czy człowiek ma duszę? Franciszek Blachnicki. Pewnego dnia z Auschwitz uciekł więzień. Za jego wolność miało śmiercią głodową zapłacić 10 innych. Kiedy wybierano jednego z nich, Franciszka Gajowniczka, on zaczął płakać. I wtedy polski zakonnik, franciszkanin, ojciec Maksymilian Maria Kolbe, powiedział: ja pójdę za niego. To był gest absolutnie rewolucyjny. Maksymilian Kolbe dla tych ludzi pozbawionych godności stał się kimś, kto godność przywracał. Czyli moment, kiedy ojciec Maksymilian Maria Kolbe oddaje życie. Franciszek Blachnicki już spędza w takim obozie przejściowym. Już jest, można powiedzieć, na wypisaniu. Niemcy się nagle orientują, że on nie powinien być w obozie. On powinien stanąć przed sądem i odpowiedzieć za zdradę Rzeszy. Z obozu koncentracyjnego w Auschwitz odsyłają go do więzienia w Katowicach i tam zostaje skazany na karę śmierci. Kiedy przyszedł na oddział skazanych na śmierć, uważał się za człowieka niewierzącego w Boga, czego był świadkiem ówczesny kapelan przygotowujący skazanych na śmierć, ksiądz Bessler, werbista. Blachnicki przez pierwsze 2 miesiące konsekwentnie odmawiał rozmowy, odmawiał spowiedzi, mówił, że to mu jest niepotrzebne, bo on nie wierzy w Boga. To się stało w czasie lektury książki, w czasie której znalazł też fragmenty kazania na górze i że, jak on to podkreśla potem, że jakby w jednym momencie jego duszę zalało światło, zaczął chodzić po celi i powtarzać jedno słowo: wierzę, wierzę. No i słyszy, że kroki strażnika zbliżają się do drzwi w celi, w której się znajduje, i że strażnik wkłada klucz do drzwi celi. Czyli Franciszek ma świadomość, że za 10-15 sekund te drzwi się otworzą, zostanie wywołane jego nazwisko i że to są ostatnie godziny jego życia. I nagle dzieje się coś niezwykłego, bo ta dźwignia zostaje przywrócona do tego poprzedniego stanu. Klucz zostaje przekręcony i kroki się oddalają.
Franciszek Blachnicki też sam stwierdza, że to była ta największa łaska jego życia, że przez wiarę narodził się na nowo. Rodzina tam wysyłała do rządu niemieckiego prośbę o ułaskawienie. I jeden z argumentów to był ten, że trzech braci było w Wehrmachcie, nie? Bo i Ernest, i Henryk, i Rudolf. Więc to jakoś uważali, że to jest jeden z argumentów, nie? Zresztą nie mieli innego wyboru, musieli iść do tego Wehrmachtu. Takie to robiło wrażenie, jakby ktoś po prostu te wuja papiery ciągle przekładał na dół. Jak przez 90 dni nie został wykonany wyrok, to wtedy więzień był ułaskawiony. A potem był przenoszony i ostatni jego pobyt był niedaleko Zwickau. To nie było tak jak obóz koncentracyjny, żeby tam ludzi non-stop na śmierć posyłali, tylko to była ciężka praca i brak jedzenia, ciężkie warunki. A mama miała jechać, żeby go przywieźć, bo już front był niedaleko. Chciałam przeczytać fragment wspomnień mojej mamy. Przyjeżdżam do tej fabryki w Langenfeld i brat, jak mnie zobaczył, oniemiał. Wysoki taki szkielet, zupełnie skóra i kości. On był już bliski śmierci głodowej, chory na płuca. Pomimo to od razu pomagał swoim współwięźniom. Otworzył taki pokój dla chorych i porozumiewał się, sam będąc taki chory, z lekarzem w Langenfeld i zorganizował leczenie dla nich. Jedzenie brano z poniemieckich magazynów przy tej fabryce. A mama potem wynajęła mieszkanie. Troszeczkę musiała go odżywić, troszeczkę, i żeby miał siłę jechać dalej. Siedział tam na leżaku w ogrodzie, tam przy tym domu. A po dwóch stronach miał stosy książek. Już się uczył, bo już wiedział, że pójdzie na teologię, łaciny się uczył. Co to znaczy Polak z doświadczeniem okupacji, komunizmu? Kto został na froncie antytotalitarnym, takim był Blachnicki, bo tak jak się nie sprzedał w czasie hitleryzmu, tak się nie sprzedał w czasie komunizmu. Po uzyskaniu wolności w lipcu 1961 roku biskup skierował go na studia do Lublina, na Katolicki Uniwersytet Lubelski. To był czas właśnie Soboru Watykańskiego II. On jako liturgista był pionierem wprowadzania, przyspieszania wejścia odnowy liturgii do Polski. Oazy w 60-tych latach, jeszcze to się nie nazwało Ruch Światło-Życie, to było bardzo przemyślane, ale no, to była awangarda. Jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. W tym roku mamy stulecie urodzin księdza Blachnickiego. Wielu z nas tutaj przeszło przez oazę i wielu kapłanów zawdzięczamy oazie. Dlatego też śpiewamy dwa utwory w pieśni oazowych. Prośba do muzyków rzeszowskich, jeśli mnie słyszą, żeby patrzyli się na trygenta. To jest bardzo ważne, szczególnie przy końcówce, dobrze? Z górą, z gór, z tobą ich cześć, twoją.
kiedy oazy rozpoczęły się w Krościnku, to zaczęły się one bardzo szybko rozwijać i przyjeżdżały setki, a potem już nawet tysiące ludzi. Krościnko było małe, więc wynajmowaliśmy wioski wokół, żeby mogły te grupy tam się umieszczać i tam te rekolekcje się odbywać. I gdzieś mniej więcej w promieniu 50-60 kilometrów od Krościnka te wszystkie wioski prawie że, tak można powiedzieć, były zajęte przez oazy. I ja byłem nauczony modlitwy, czyli pacierza albo liturgii, a tutaj nagle spotkałem ludzi, którzy mówią do Boga swoimi słowami. To było dla mnie w ogóle odkrycie, fascynujące, że można do Pana Boga mówić swoimi słowami, że również modlitwa może być śpiewem, piosenek oazowych było wtedy mnóstwo. Uczestniczyłam w tym wielkim zrywie, porywie młodzieży i sama widziałam też na własnym przykładzie, jak inaczej wyglądało moje życie, kiedy nie znałam Pana Jezusa, kiedy On był jakimś dalekim, gdzieś tam wiedziałam, że jest, ale nie było absolutnie żadnej jakiejś relacji, a potem wiedziałam, jak to życie się zmienia. Odkrywaliśmy siebie jako osobę, co w systemie komunistycznym przecież było bardzo istotne, żeby zobaczyć siebie jako osobę i zobaczyć swoją godność i z czego ta godność płynie. Właśnie z tego, że jestem dzieckiem Bożym i obok mnie są też dzieci Boże. Pierwszy raz, jak digitalizowałem nagrania księdza Franciszka Blachnickiego, zasnąłem. I przyznaję się, że po prostu zasnąłem, tak? I to mi dało też wiele do myślenia, że tak naprawdę ksiądz Franciszek Blachnicki nie porywał swoją formą. Bo nie to porywało młodzież. Młodzież porywały prawdziwe wartości. Bo miłość to dawanie siebie. Poświęcenie siebie dla dobra drugiego. Ksiądz Franciszek Blachnicki przede wszystkim też dostosował metody Kościoła do młodzieży. Przecież ksiądz Franciszek Blachnicki nie rezygnował z drogi krzyżowej, ale zaproponował drogę krzyżową, w której młodzież sama pisała rozważania, sama tworzyła krzyż. To było coś żywego. Młodzież, która wychodziła z oazy, nie mówiła o Kościele, że są oni, że to są biskupi. Oni przeżywali ten Kościół jako własną wspólnotę. Ta młodzież rzeczywiście dzięki ruchowi oazowemu, w dużej mierze dzięki ruchowi oazowemu, odnajdywała swoje miejsce w Kościele. Liturgia bardzo piękna, bardzo zadbana, koncelebry. Zdarzali się też księża na przykład Włosi czy innych narodowości. Była taka bardzo pozytywna atmosfera. Ja pamiętam, na którejś mszy świętej było jakieś tam bardzo ładne wprowadzenie do znaku pokoju, a ono tak to wprowadzenie wprowadziło atmosferę, że jak zaczęli ludzie podawać sobie ręce, to, no, to był szał takiej radości. Spotkałem naprawdę bardzo szlachetnych, gorliwych kapłanów, co miało ogromny wpływ później na moje powołanie. Po tej jakby osobistym przeżyciu spotkania z Chrystusem i modlitwy głębokiej, po raz pierwszy zacząłem rozumieć liturgię mszy świętej. Przeżywać, o może tak. Nagle ona stała się głęboka, stała się żywa. Ja do dziś pamiętam kapłana, który mówi, ja jestem już 15 lat księdzem, ja tego nigdy nie przeżyłem. Kiedy ksiądz Franciszek Blachnicki rozpoczął organizowanie tego typu rekolekcji w połowie lat 60., uczestniczyło w nich kilkaset osób. W roku 1976 to było 20 tysięcy osób. W połowie lat 80. liczba uczestników oaz sięgnęła 70 tysięcy. To tłumaczy ogromny niepokój po stronie aparatu bezpieczeństwa. Przyszli na taki pomysł, żeby nie dać nam przydziału opału. I pewnego dnia poszłam do biura i mówię, proszę o wypisanie naszego przydziału, bo sobie chcemy już pobrać ten węgiel. No, a ta pani wtedy mi mówi, dla was nie ma opału.
No ja nie wiedziałam, co mam z tym robić, więc poszłam do ojca Franciszka się pytać. Mówię, proszę ojca, no niestety, ale tylko Wydział Wyznań nam może przyznać węgiel. Ojciec mówi do Azowiczu, słuchajcie, kochani, nie dostaliśmy przydziału opału, przyślijcie nam pocztą. I rzeczywiście cała Polska wzdłuż i szerz pakowała paczki z węglem i przysyłała na Kopią Górkę. 3 kilo, 5 kilo, takie paczki. Poczta nie mogła tego znieść. Jak auto przyjechało z paczkami, to telefon do nas, przyjeżdżajcie po ten wasz węgiel. I w ten sposób dostaliśmy pocztą jakieś 3 tony węgla. Także ojciec walczył bez przemocy, prawda? Kardynał Karol Wojtyła był tym biskupem, który przyznał parafię, eksperymentalną parafię dla ruchu Światło-Życie, żeby tam realizować model życia parafialnego oazy. On zawsze był na oazach. Kardynał Wojtyła przyjechał na Kopię Górkę. Mówi, kiedy was tu słucham, tych świadectw, to ja widzę, że ten ruch oazowy to jest język Vaticanum Secundum przełożone na praksis Kościoła. Takie podstawowe wartości, jak osoba, jak wspólnota, jak żywy Kościół, jak Słowo Boże, budzące żywą wiarę, to wszystko jest w Soborze Watykańskim II i wy już to asymilowaliście w sobie. W tym dniu ojca nie było w Krościenku, ojciec był w podróży. I kiedy podjechał samochód, to każda z nas chciała mu pierwsza tą nowinę powiedzieć. Także jedna na balkon, do okna, przed drzwi. I jak samochód stanął, to wszyscy krzyczeli, proszę ojca, ksiądz kardynał Wojtyła papieżem. I ojciec tak stanął i powiedział, a jednak. Czyli a jednak się to stało. Potem mówi, i co? I tak siedzicie w ciemnościach, oświecić wszystko, mówi, wszystkie lampy zapalić, bo przecież to jest ogromna radość. Власти Москвы, конечно, с самого начала понимали, какие новые вызовы для всего блока. Władza w Moskwie od samego początku rozumiała, jakim nowym wyzwaniem dla całego bloku wschodniego jest wybór Jana Pawła II. W raporcie wysłanym z Moskwy do szefów spec-służb Europy Wschodniej miesiąc po wyborze Karola Wojtyły. Zawiera on dokładną charakterystykę osobowości kardynała Wojtyły oraz, jak się okazało, trafną prognozę odnośnie do kierunków jego pontyfikatu. Zgodnie z wnioskami tego raportu służb, wybór kardynała Wojtyły stanowił wyzwanie rzucone systemowi komunistycznemu. To był czysty antykomunizm w tamtym czasie ze strony Wojtyły. Przecież Wojtyła chciał, żeby reżim komunistyczny upadł. Ponadto głosił też wiele prawd, których na przykład ludzie w NRD nie chcieli słyszeć. I Rosjanie też nie chcieli tego słuchać, bo Wojtyła głosił prawdę, na przykład o Katyniu. Kościół woła w dniu dzisiejszym, przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II przyjechał do Polski w 1979 roku, to zapraszaliśmy go do Krościenka. Odpisał nam, że do Krościenka nie może przyjechać, ale zaprasza nas, oazowiczów, do spotkania w Nowym Targu. I kiedy uklękłam przed Ojcem Świętym razem z innymi i kiedy po prostu nas objął, dosłownie nas objął, ja byłam szczęśliwa. Żeśmy to ostatni raz razem śpiewali. I kiedy rodziły się ta wizja Światowych Dni Młodzieży,
Sam napisał w swoich wspomnieniach, że inspiracją główną dla Światowych Dni Młodzieży było doświadczenie ruchu Światło-Życie w diecezji krakowskiej. Ten model przełożył Wojtyła na cały świat, na cały Kościół katolicki. Ksiądz Franciszek Blachnicki o tyle ten ruch Światło-Życie stworzył w sposób interesujący, że on tą radykalność młodzieży, ten bunt skierował przeciwko grzechowi. On im nie kazał wychodzić i, nie wiem, palić komitety Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nie, on ich prosił o to, czy wzywał do tego, aby zaświadczali odwagą i prawdą w to, w co wierzą. Czyli rzeczywiście, żeby nie angażowali się w te działania komunistyczne. I faktycznie bardzo wielu Azowiczów zaangażowało się potem w ruch Solidarności. I rzeczywiście, kiedy mają się odbyć wybory, wybory, o których wszyscy wiedzą, że będą sfałszowane, wtedy opozycja wzywa do bojkotu, biskupi się do tego wezwania nie przyłączają, ale przyłącza się do tego wezwania ksiądz Franciszek Blachnicki, który mówi, że zgodnie z sumieniem nie można uczestniczyć w czymś, co od początku do końca jest kłamstwem. Byłem wtedy na tej kongregacji w 1980 roku, kiedy była podpisywana deklaracja jasnogórska. I dla nas to było oczywiste, bo to było w stylu księdza Blachnickiego, że on mówi, nie możemy legitymizować tego ustroju, tego systemu, bo przecież to nie są żadne wolne wybory. Tam nie możemy wybrać osoby, którą byśmy chcieli wybrać. Wygląda na to, że Oaza nie pójdzie do wyborów. To, co było czytelne dla nas, okazało się nie tylko niepokojem dla władz esbeckich i państwowych, ale dla członków Kościoła. Niektórzy biskupi uważali, że Blachnicki wychowuje ludzi do buntu państwowego, buntu politycznego. Rzeczywiście episkopat bardzo poważnie zastanawia się nad rozwiązaniem ruchu oazowego, ewentualnie powołaniem go na nowo, ale już bez księdza Franciszka Blachnickiego, to tu stop. I to zdecydowane stop, mówi już Jan Paweł II. To był 80. chyba rok, kiedy były nasilone działania służby bezpieczeństwa. Ojciec nas zgromadził, żeby nas przygotować do prowadzenia OAS. I na zakończenie już po spotkaniu rozchodziłyśmy się. Ojciec jeszcze tak jakby dodatkowo rzucił. Pamiętajcie, że najwyżej mogą was zabić. Nic innego zrobić wam nie mogą. Dla mnie to był szok. Kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II, padając i przelawiając krew, on zwyciężył. Zwyciężył wtedy, kiedy wypowiedział swoje pierwsze słowa: przebaczam temu bratu, który mnie ugodził. Właśnie w tym przebaczeniu jest zwycięstwo duchowe nad złem, nad przemocą, nad nienawiścią. I to jest właśnie to zwycięstwo, do którego prowadzi nas Maria. Franciszek Blachnicki do Rzymu wyjeżdża tuż przed 13 grudnia. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś stan wojenny na obszarze całego kraju. Ksiądz Franciszek od razu udzielił wypowiedzi zarówno dla Radia Watykańskiego, dla Radia Wolnej Europy w sposób bardzo zdecydowany, krytykując to posunięcie Wojciecha Jaruzelskiego i nazywał władze komunistyczne ekipą, która ukradła państwo polskie narodowi polskiemu. Mówił, że nie jest też państwem suwerennym, ponieważ we wszystkich swoich działaniach jest zmuszona uzgadniać swoje stanowisko z Moskwą, a jego władza jest uzurpatorska.
ewangelizacja przed poświęceniem sztandaru Solidarności jego pani wujek była tym ogniwem, które sprawiło, że ja się na tej kopalni znalazłem. Ja co dopiero przyszedłem do tej parafii. Dla nas to wydarzenie się tragicznie. Zginęło 9 naszych kolegów. Przyszli w obronie swojego przewodniczącego, Jana Ludwiczaka. Zatrzymanie Jana Ludwiczaka nastąpiło w nocy z 12 na 13 grudnia. Pukanie do drzwi nie otwierał, więc wyrąbali drzwi dosłownie. Zabrali w tym, czym stał. 4 kolegów przyszło na pomoc. Zostali bardzo brutalnie pobici. Żeby te nastroje uspokoić, już to była niedziela, poproszono księdza Bolczyka, naszego kapelana, żeby odprawił mszę świętą na terenie zakładu pracy. Próbuję radio włączyć. Speaker mówi, dzisiaj dzień wejdzie w historię. Nastąpi jakiś stan wojenny, że wyprowadzeni są, internowani działacze Solidarności. Niech się nie przeleje ani jedna kropla krwi, a ja już widziałem te krople krwi na skroniach iluś tam górników, prawda, którzy szli z ocieczą do przewodniczącego Solidarności, stali spałowani. Bałem się, nie wiedziałem, co się dzieje, a słychać było, że tam gdzieś na kopalnię weszli, tu pobili, gdzieś na hotele robotnicze wchodzili. I chcę im dać słowo z Ewangelii, ale patrzę na 2 napisy. Jeden górniczy bez BHP, zachowaj czystość, a drugi palenie zbrojone. I szybciutko dopowiadam, panowie, mam wam dać słowo życia. Nawiążę do tych 2 napisów, które są przede mną, a są przepisami BHP. Zachowaj czystość, dopowiadam, zachowaj czystość myśli. Co było dla ciebie wczoraj prawdą, musi być prawdą i dzisiaj. Być może ta prawda dzisiaj będzie cię więcej kosztować. Zachowaj czystość myśli, nie daj się skazić wewnętrznie. Po drugie, palenie wzbronione. Panowie, Pan Jezus nigdy nie potępił grzeszników, potępił grzech. Rozróżnijcie. To było takie oderwanie się, taki spokój dla mojej duszy, takie to było takie, no, takie ukojenie, no ale no, msza się skończyła i wróciliśmy do rzeczywistości. Każdy już coś pod pasuchą trzymał, jakieś uzbrojenie już miał. Nagle jeszcze się msza nie skończyła, ktoś woła, jadą, chłopy jadą. To co miał, rozpinał kufajki, bluzy i wyciągał to co miał i od razu do drzwi wyjściowych. Tak pamiętam tą końcówkę mszy świętej. No i znów jak wieczorem był niepokój większy, przyszli po księdza w poniedziałek i wtorek, ale to już jest długie opowiadanie. Zapraszamy sekcję już na scenę. Proszę o koncentrację. Uwaga. Ja po prostu jestem malarzem. Kamera dla mnie to był pędzel. Bo on tworzył nowego człowieka.
dowiedziałem się, że ksiądz Blachnicki, znana postać, ma się znaleźć w Niemczech. Za telefon i dzwonię, żeby czy przyjechał już ksiądz Blachnicki i słyszę w słuchawce Blachnicki przy telefonie. Ja mówię, nazywam się tak i tak, chciałem nawiązać, to niech pan wsiadać w auto i przyjeżdżać do mnie. No i ja wsiadłem w auto i przyjechałem. W opuszczonym, zniszczonym ośrodku nie było jeszcze nikogo. To był marzec 82 roku. Mówi, panie Cezary, to ja planuję tu oazy, będziemy organizować. Tu będzie drukarnia powstaje, wydawnictwo. Ja myślę też o rozgłośni. Kto wie, telewizja też właściwie tu powinna. I tu będzie osiedle Polaków. Polacy będą tu przyjeżdżać, osiedlać się, stworzymy tutaj takie... Ja mówię, to mi się jakaś fatamorgana wydawała. Co ten ksiądz opowiada? Tydzień przed oazą dostałem całą szkołę do dyspozycji, w której nie było a jednego łóżka, nie było kuchni, nie było łyżki ani widelca. I ojciec Blachnicki mówi, no przygotuj tą oazę, masz aż tydzień czasu na to. Wydaje mi się, że on jakby na tej fali, z jakiej wyszedł z Polski, był przekonany, że cała Europa może być zasiana oazami. Maria, entre todas las mujeres. Maria. Właśnie sprowadził nas tam, tu do tego kraju, gdzie wszędzie jest mnóstwo ubogich, którym trzeba głosić Ewangelię. Bogatych zasoby materialne, a ubogich na duchu. Europa, w sercu której się znaleźliśmy, stała się dzisiaj krajem misyjnym. Krajem pewnego pogaństwa, który wymaga dechrystianizacji. Ksiądz Franciszek Blachnicki widział przede wszystkim człowieka zagubionego w tej Europie Zachodniej. On mówił, że człowiek gubi się w informacji, że człowiek zabiega za sprawami, które nie są najistotniejsze, nie są najważniejsze w życiu. Że stara się być świetnym sportowcem, że stara się być świetnym ekologiem, że stara się świetnie w czymś innym, prawda, spełnić. Tylko problem polega na tym, że ciągle jest niezaspokojony. W ramach oazy byliśmy jeden dzień na zamku w Hambach. Stanęło na tym, że to jest poważna sprawa i tu robimy marsze narodów zniewolonych przez komunizm. Mówił tak, ten system, który bazuje tylko na dwóch kolumnach, kłamstwo i przemoc, upadnie. To jest kwestia kilku lat. Myśmy wtedy w tamtym czasie, nikt nie wierzył, taka potęga, gdzie Sowiety, no to już nie ma szans. No, kto ich pokona? Nikt nie wierzył, że nastanie post-sowietikum. Nikt. On był pierwszy. Pycha człowieka związana z rządzą władzy czyni go niewolnikiem. Pokora, która polega na pragnieniu służby, przynosi człowiekowi prawdziwą wolność. I dlatego rozwiązanie problemu wyzwolenia narodów ostatecznie nie leży na płaszczyźnie militarnej, a nawet nie na płaszczyźnie politycznej, ale właśnie na płaszczyźnie moralnej i duchowej. Właśnie wczoraj otrzymałam dokumenty, które dla mnie też są nowe. Niby dotyczą małżeństwa zająców, ale faktycznie dotyczą księdza Blachnickiego i jego organizacji. Osoby te zatrzymane w 1982 roku na granicy NRD-owskiej przewoziły przemówienia księdza Blachnickiego na różnych konferencjach, na wystąpieniach w telewizji zachodnio-niemieckiej, taśmy z wieców schowane w proszkach do prania itd., itd. Pisze prokurator materiały antysocjalistyczne, które godzą w bezpieczeństwo również NRD. Od razu były zmeldowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Polsce. Do samego wiceministra. Madonna, Madonna. W dostępnych nam dokumentach
znajdujemy alarmujące informacje o nowej jakości działalności księdza Franciszka Blachnickiego, że inspiruje także przedstawicieli opozycji w innych krajach bloku sowieckiego. I to jest powód, dla którego osoba księdza Franciszka Blachnickiego była już nie tylko postrzegana jako zagrożenie dla interesów polskich komunistów, ale dla samej Moskwy. Komsomolska prawda napisała w 1983 roku: dywersant w sutannie, maładziec estoński, pasterz kontrrewolucji, polska prasa, żołnierz wolności, polski ajatollah w Trybunie Ludu, teolog nienawiści, teolog narodowej zdrady. To, co przeczytałem przed chwilą, było koronnym przykładem na to, że wzmaga się zaangażowanie aparatu represji przeciwko księdzu Blachnickiemu. Witam Państwa. Moimi gośćmi są dzisiaj pani Jolanta i Andrzej Kontarczyk, którzy w 1982 roku zdecydowali się na wyjazd na stałe do Republiki Federalnej Niemiec. Przyjaźnili się Państwo z kimś w wolnej Europie? Tak, przyjaźniliśmy się z wieloma ludźmi, którzy pracowali w wolnej Europie. Są to ludzie mojego ducha. Piją po prostu wódkę. To znaczy, alkoholizm jest cechą absolutnie powszechną. Są to ludzie ogarnięci manią szpiegomanii. Myślę, że ma pan świadomość ostrości słów wypowiedzianych przed chwilą. Myślę, że wypowiedziałem to tak, jak czuję. Dziękuję Państwu serdecznie. To na dzisiaj wszystko. Do widzenia. Jon i Panna pod takimi pseudonimami występują w dokumentach Departamentu Pierwszego. Byli znani w Łodzi jako działacze Solidarności, ale tak naprawdę oboje już wcześniej, bo od połowy lat 70. byli tajnymi współpracownikami służby bezpieczeństwa. Do Republiki Federalnej Niemiec wyjechali w roku 1982. Wspaniali ludzie przyjechali, działacze Solidarności, wykształceni, po studiach, mają doświadczenie, chcą pracować, będą służyć. Wyobraź sobie, że oni tu na stałe osiądą. Co niedzielę chodzili na mszę świętą. Zyta, nasza katechetka, ich syna przygotowywała do pierwszej komunii świętej. Oni udawali pobożnych ludzi. No. Andrzej był szefem drukarni. Jolanta też pracowała w drukarni, no a do tego jeszcze była właśnie tą szefową później właśnie tej chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodowego. Proszę mi powiedzieć, jaki jest obraz współczesnej polskiej emigracji w RFN? Niewiele jest osób, które były ustabilizowane. My byliśmy właściwie ustabilizowani finansowo i zawodowo w pewnym momencie i mogliśmy poświęcić swój czas na działalność emigracyjną. Wychodząc z tego założenia, że Polak jest nieszczęśliwy, musi mieć możliwość wyartykułowania swoich potrzeb. Musi mieć możliwość odprężenia się, żeby z powrotem wrócić w tą twardą rzeczywistość. Zakładaliśmy, że będziemy rozwijać działalność HSWN-u, wykorzystując całą bazę materialną, jaka znajdowała się. Rzeczywiście, w początkowym okresie czasu, setki tłumów waliły do tego Carlsberga. Przez długi okres czasu, jak powiedziałem na początku, udawało nam się. Aż do pewnego momentu. Ja myślę, że historię państwa powrotu do kraju, że ta historia zaciekawi naszych telewidzów. Sądzę, że następny odcinek spotkania z państwem Kontarczykami temu właśnie poświęcimy. Drukarnia to była jego taką myślą, że jeśli się rozwinie, to wtedy pozyskiwane środki, one będą także służyły do utrzymania ośrodka. Taka była jego myśl. De facto okazało się, że drukarnia pochłaniała wszystkie środki, które wygospodarował ośrodek, czyli stworzyła się pewna sytuacja zupełnie anormalna. Ciągle się coś psuje. Ja nie wiem, czy to ktoś to specjalnie, to miało działać, znowu nie działa. Ja nie wiem, czy jaką tam odrywali Kontarczykowie, czy jeszcze ktoś inny. Przed spotkaniem panem właśnie wyciągnąłem jakąś kartkę, w której był i widać, że to jest notatka z rozmowy telefonicznej. Socjolog Kontarczyk, unikać go, spalony. Ojciec był zasmucony,
Mówi, czy macie jakieś dowody? Ja mówię, ojcze, no, ich ubeckich legitymacji nie będziemy mieli. A może się zmienili? A może się nawrócili? Do ojca dochodziły z różnych stron wiadomości o nich, ale ojciec też miał taką postawę, że jeśli dopóki nie jestem stuprocentowo pewny, to nie będę komuś obcinać głowy, nie? Przestrzegano mnie w tym naszym środowisku. Nie ksiądz Brachnicki, żeby było jasne, tylko inni ludzie. Cezary, kiedyś się doigra, że SB się tobą zainteresuje. No ale doszło tak. Doszło do takiej sytuacji, że byłem w Polsce, zatrzymałem się u siostry, no i odebrałem nieopatrznie telefon i mówią, że my z panem już tyle razy próbujemy. Dobrze, że pana zastaliśmy. I oni otworzyli taką dużą szufladę i zaczęli wyrzucać na stół wydawnictwa księdza Brachnickiego. Co, nie zna pan tych materiałów? No, przecież tam jest o panu i pan tam wszędzie. Ja mówię, no to znam, no ale co w tym jest złego? No, ja mówię przecież, że się angażuję. No to się angażuję, jakby ksiądz Brachnicki prosił o jakąś działalność, no to ja to robię, no chętnie. No. I mówią tak, pan ma od teraz obowiązek, za każdym razem, jak pan przekracza polską granicę i przyjedzie pan, meldować się. Nie zameldowałem się ani razu. A przyjeżdżałem do... Czyż potem pan nie miał żadnych kontaktów? Nie. A wcześniej? Nie. A wcześniej? Od nich? Znaczy, nie, to był pierwszy. W ogóle w życiu? Nie, w życiu nie. Miałem jeszcze zanim wyjechałem z Polski. Mhm. To było w roku 70, jak pracowałem w Zjednoczeniu w Katowicach. Z IPN-u wyciągnęliśmy takie dokumenty tak, pana dotyczące. Ja znam te dokumenty. Ja byłem w IPN-ie, tak. Ja te dokumenty dostałem. To jak pan się do tego odniesie? Bo to jakby przeczy temu, co pan przed chwilą nam powiedział. Oni mówią tak, to proszę podpisać tutaj. Tak. Podpisał tak, pan? Tak, podpisał. Zobowiązanie? Tak. Obrał pan pseudonim? Tak. Dobrze. Spotykał się pan potem w lokalach konspiracyjnych? Tak. Dobrze. Spotykałem się z nimi. Proszę, jak pan, kto jest pana szefową? Mhm. Ja mówię, że moja szefowa jest pani Barbara. Co pan może powiedzieć o niej? Ja proszę ją scharakteryzować. Panie Cezary, czyli ta przeszłość w żaden sposób nie rzutowała na pana pracę w Carlsbergu i na późniejsze kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa? Nie. Prosto z tego spotkania przyjechałem do księdza Brachnickiego i mu wszystko w szczegółach mu opowiadałem. Po czym podniósł mnie za ramiona, uścisnął, mówi, słuchaj, nowe stowarzyszenie zakładamy aresztowanych przez SBC-ie. Ja będę tam prezesem, bo ja byłem od nich, ale ty już się możesz tam zapisać. Tak to potraktował. Naprawdę, no tak było. Ja zobaczyłem, że on mi ufa. W strukturze Służby Bezpieczeństwa od początku funkcjonował wydział zajmujący się inwigilacją i zwalczaniem działalności Kościoła katolickiego. Uformowano grupę D, dezintegracja. Do takiej grupy D należał między innymi jeden z morderców księdza Jerzego Popiełuszki. Na głębokości około 3 metrów przy ujściu śluzy znajdują się zwłoki księdza Jerzego Popiełuszki. Do nóg przywiązany jest worek jutowy z jakimś ciężarem. To był czas, kiedy bardzo wielu ludzi traciło taką perspektywę, czy w ogóle kiedykolwiek Polska będzie wolna. Niektórzy już wątpili, niektórzy decydowali się na emigrację w latach 80. Natomiast jednak wspólnoty kościelne, szczególnie kilka takich duszpasterstw na terenie Polski, no, podtrzymywały tą nadzieję. Policję lokalną prowadził wiceprokurator prokuratury rejonowej Józef Kleszcz. Na terenie ulicy to jest? Modrzewiowa 18. Modrzewiowa 18. W miejscu zamieszkania księdza Tadeusza Zaleskiego. Czy to jest budynek, w którym ksiądz mieszka? Tak. W nocy ktoś zadzwonił, ja wstałem, zobaczyłem 3 osoby ubrane w białych fartuchach jako pogotowie i powiedziano mi, że mój proboszcz miał zawał serca i wpuściłem. No i wtedy to się wszystko zaczęło. Okazało się, że to byli przebierańcy.
tym momencie myślałem, że to jest mój koniec. To człowiek ma takie nieraz może wrażenie, że koniec. To już nic się więcej nie ma szansy z tego wyjść. Na szczęście, myślę, zostali spłoszeni. Przez kogo, tego nie wiem. No i tak mnie porzucono, związanego, poturbowanego. Na pewno by mnie wywlekli z tego budynku i wsadzili do samochodu, do tej niby karetki pogotowia. No i bym chyba już nie wrócił nigdy. Mnie jest na ten temat trudno mówić, więc ja nie chcę używać już słów. Istniały wydziały i zarządy, które nazywały się różnie w różnych czasach, które zajmowały się tak zwaną dywersją ideologiczną, w tym również operacjami w zakresie organizacji kościelnych. Zgodnie ze wspomnieniami Wadima Bakatina, ostatniego szefa KGB ZSRR, Wydział 4 Zarządu 3, zajmujący się właśnie wywiadem operacyjnym w organizacjach religijnych, został rozwiązany dopiero 4 września 1991 roku. Istniała koordynacja oddziałań przeciwko księdzu Blachnickiemu pomiędzy służbami rosyjskimi i wszelkimi innymi. Wszystkie te, które uważały, że ksiądz Blachnicki może w jakiś sposób spowodować swoją działalnością ożywienie religijne w ich państwach. Jeśli chodzi o Carlsberg, to w sierpniu 1985 roku był napisany taki raport, w którym już planowano bankructwo wydawnictwa. Są przypuszczenia i to powiedziałbym dość dobrze uwiarygodnione, że działalność pana Gontarczyka w drukarni i w wydawnictwie miało wymiar sabotażowy. No, efekt był taki, że drukarnia i wydawnictwo zbankrutowały, że utraciły wszystkie pieniądze, które zostały w nią zainwestowane, a były to, pamiętajmy, pieniądze w dużej mierze pożyczone. Zarzucają mu kłamstwo, ktoś mówi do niego, że jest złodziejem, że jest oszustem, że okrada i tak biednych Polaków. I wtedy on zaczyna doświadczać, jak sam mówi, powolnego męczeństwa. Chodził po tych karlsbergskich lasach, gdzie krzyczał, gdzie wołał do Boga. Gdzie jesteś? Dlaczego? I pojechaliśmy jeszcze raz do ojca Blachnickiego i powiedzieliśmy, że to wręcz dostaliśmy ponownie informację, że to są niebezpieczni agenci SB. W pewnym momencie ojciec zaprosił Zenię Podlewską i mnie do swojego biura tutaj i powiedział nam, oświadczył wobec nas, że Gontarczykowie zniszczyli Maksymilianum. A myśmy z nią pytali, ale proszę ojca, proszę nam powiedzieć coś więcej. A on nic, nie chciał powiedzieć żadnego słowa. Także ten poprzedni dzień przed śmiercią już był dla niego taki bardzo, bardzo trudny. I dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. To był piątek, 27 luty, rok pański, 87. Msza o 7 rano. Do dziś pamiętam, jak po śniadaniu podeszli do niego pracownicy drukarni. Mówią, proszę ojca, wczoraj popsuła się sklejarka do książek, która sklejała na minutę 200 egzemplarzy i opary z tego kleju, ten klej miał 200 stopni, wychodziły na zewnątrz, czyli ten wentylator nie funkcjonował. Zbierały się te opary, które były trujące dla płuc, zatykające gardło. Chłopcy młodzi, wysportowani, nawet ja, nie mogliśmy tam oddychać. I ksiądz Blachnicki, pamiętajmy, że to był Ślązak i do tego uparty, mówi do swojego brata Ernesta: Ernest, chodź, pójdziemy do drukarni i pokażemy im, że można sklejać, nawet przy popsutym wentylatorze. I wtedy ja przy tej maszynie pracowałam właśnie z księdzem Franciszkiem. Pamiętam jego radosną twarz, kiedy wychodziły te gotowe książki, no i tu były jakieś błędy, jakieś, no to sortował. Dobra, zła, dobra, zła. Pierwsza godzina czy dwie godziny pracy,
No, a potem jakaś była przerwa chyba, kiedy doszło do tej awantury z Gontarczykami. Po tej ostrej wymianie zdań poszedł właśnie do swojego brata na górę, żeby tam napić się herbaty czy kawy i chwilkę odpocząć. Normalnie ci, którzy tam pracowali, to przychodzili też do nas, tutaj do Marianu na obiad na godzinę pierwszą. A ojciec przyszedł dopiero o godzinie drugiej tutaj do domu. Ja po prostu przyniosłam mu obiad i nawet sama dopiero obiad z nim jadłam. Ojciec zwykle po obiedzie miał jakąś taką swoją drzemkę, żeby troszeczkę odpocząć. Usłyszałam, że jakiś dziwny kaszel do mnie dochodzi. No a za chwilę ojciec dzwoni do mnie i prosi, żebym przyszła do jego pokoju. I prosił mnie, żebym zadzwoniła po lekarza. Dostał zastrzyk w samo serce. Ale niestety, dusił się, po prostu się dusił. Z niesamowitą uwagą patrzył w stronę Matki Bożej, Matki Kościoła. Z całkowitym spokojem. Tylko raz tylko powiedział po niemiecku i chwilę leżał w Bewusstsein, że zaczyna tracić świadomość, a potem na końcu mi się zdawało, że mówi: Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Zupełnie tak ojciec umierał. Wyciekała mu piana z ust, z takimi stróżkami. Nie wiem, nie znam się medycznie, czy to się wiąże z tym zatorem płucnym, czy nie. Według mojego skromnego zdania, powodem tego zatoru płucnego były opary tej właśnie sklejarki. Ja nie popieram teorii, że to Gontarczykowie czegoś dosypali. To jest taka w tej chwili, nie wiem dlaczego, skąd się wzięła taka teoria, że został otruty. Na pewno to prowadzili do śmierci ojca, obojętnie czy to było zatrucie, czy coś innego. O tym ja jestem głęboko przekonana. Może się jeszcze nawrócą. Czy to było zabójstwo? Jest bardzo wiele pytań. To, że Gontarczykowie pozostają jeszcze rok w Karlsbergu, ale to dowodzi, że nie skojarzono wówczas ich aktywności ze śmiercią księdza Franciszka Blachnickiego. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Przyjdź w pokoju. Taka wnikliwa analiza tych resztek, które są w tej chwili w archiwach, kiedy patrzymy na teczkę zarówno Jona i Panny, jak i teczkę Baksis, czyli teczkę rozpracowania ośrodka w Karlsbergu. W związku z tym, że tylko ta para została ujawniona, przypomnę, to było wielkie wydarzenie propagandowe, ich powrót w kwietniu 1988 roku do Polski. No właśnie, nie mam wątpliwości, że zostały w ten sposób ukryte inne źródła. Nasza uwaga ma się skoncentrować tylko na Gontarczykach, po to, żebyśmy nie szukali nikogo więcej. Sądzę, że przyjazd państwa Gontarczyków do ojczyzny to tylko początek. Zapraszamy. Nie da się ukryć, że w Niemczech zaliczali się państwo do śmietanki towarzyskiej polskiej emigracji. Skąd zatem w pewnej chwili w tym roku decyzja powrotu do kraju? W pewnym okresie czasu, działając aktywnie politycznie w Niemczech, zostaliśmy, można to w ten sposób wyrazić, się zmuszeni do wyjazdu na tej bazie, iż określone tajne służby niemieckie chciały nas skaperować w swoje szeregi, co nam z jakiegoś takiego wewnętrznego poczucia odpowiedzialności, pewnej moralności nie odpowiadało. I tym wyjazdem po prostu jak gdyby uratowaliśmy się przed byciem konfidentem niemieckim. Na pewno jest potrzeba ustalenia faktów, na pewno jest potrzeba ustalenia pewnej prawdy. Zbyt łatwo przechodzimy do takiej perspektywy, nic się nie stało, wszystko minął czas, to był taki czas, to wszystko jedno, jak dawniej wybieraliśmy. Nie, to nie jest wszystko jedno.
Ktoś żył czyimś kosztem, ktoś kogoś oszukiwał i to są konkretne osoby. To nie jest tak, że nawzajem siebie oszukiwaliśmy. Wyjaśnianie prawdy i jakaś podstawowa szczerość sprawców zła jest fundamentem pojednania. W roku 2000 odbyła się ekshumacja jego szczątków i przeniesienie ich z Karlsbergu, gdzie był do tej pory pochowany, do Krościenka, gdzie działa do dziś ruch Światło Życie. W 2005 roku podjęto śledztwo dotyczące okoliczności śmierci księdza Blachnickiego. To śledztwo zostało umorzone w 2006 roku, że była to śmierć naturalna. No możemy powiedzieć, że pierwsze śledztwo z jakichś względów, może celowych, może nie, zostało sfuszerowane. Jeżeli śledztwo idzie w kierunku zabójstwa poprzez otrucie, no to mając korpus delikti, powinno się dokonać ekshumacji, badań sekcyjnych, badań chemicznych, toksykologicznych. Tego nie zrobiono. Drugi element to jest nieprzeprowadzenie żadnych czynności śledztwa wobec 5 wówczasnie żyjących oficerów zaangażowanych bezpośrednio w operację wywiadowczą JON. Nie przeprowadzono żadnych czynności procesowych. Śledztwo zostało podjęte na nowo w kwietniu 2020 roku, głównie w oparciu o nowe dokumenty. To drugie śledztwo jest w toku. To, co było siłą księdza Blachnickiego czy prymasa tysiąclecia kardynała Wyszyńskiego, to było takie silne stanięcie w prawdzie. Oni nie mieli nic do ukrycia, oni byli autentyczni, szczerzy. To, co mówili, to też czynili. Nic za nimi się złego nie ciągnęło. No a dzisiaj niestety te liczne afery, problemy mają źródło często w tym, że nie chciano rozliczyć tej przeszłości z czasów komunizmu. I nie ma innej drogi do wolności jak prawda z krzyżem. Ta prawda z krzyżem mówi, krzyż może boleć, ale poza prawdą krzyża Chrystusowego nie jest możliwe być odważny w prawdzie i nie jest możliwe nie czyhać na jakąś zemstę. Musi być non-violence i prawda z odwagą. Amen. Za tydzień w cyklu Historia bez tajemnic, dokument Świat został stworzony dla mnie.